starał się Państwu opowiedzieć mniej więcej, w jaki sposób klimat kształtuje historię życia gamma. Niestety nie wszystkie przykłady, które podam na tej prezentacji, będą dotyczyły gadów. Przyczyną tego jest to, że po prostu niektóre z tych zagadnień, o których będę mówił, nie były badane akurat na gadach. No ale powiedzmy, że będę do nich nawiązywał, ponieważ w swojej pracy no, zajmuję się głównie gadami, właściwie wężami przede wszystkim. Ale zanim przejdę do meritum, to zacznę od takiej prostej bardzo obserwacji. Mianowicie o samej zmienności organizmu, a także o zmienności środowiska. Mamy na przykład taką żmiję, prawda? To jest taka dosyć często spotykana żmija zygzakowata, która występuje praktycznie w całej Polsce. Podejrzewam, że wiele osób na tej sali widziało taką żmiję kiedyś w swoim życiu. No i chodząc, nie wiem, po lesie, w górach i tak dalej, widujemy często te żmije, one zazwyczaj mają właśnie ten zygzak. Oczywiście każda jest troszeczkę inna od każdej innej. No i czasem zdarzy się, że spotkamy coś, co wygląda w ten sposób. Mianowicie taką całkiem czarną żmiję, tak zwane melanistyczne czynniki mają to do siebie, że są zupełnie czarne, co jest skutkiem nadprodukcji ciemnego barwnika, czyli melaniny. No i w różnych populacjach frekwencja takich osobników jest różna. Czasem jest mniejsza, czasem jest bardzo duża, czasem takich osobników nie ma w ogóle, a czasem praktycznie cała populacja składa się z osobników melanistycznych. No i zasadniczo samo w sobie stwierdzenie, że takie osobniki się trafiają w populacji, nie jest jakieś szczególnie ciekawe, bo okej, mamy do czynienia z jakąś zmiennością. Natomiast zaczyna się to robić ciekawe, kiedy do tej zmienności, właśnie w ubarwieniu, dołożymy zmienność środowiska. I tutaj możemy sobie wyobrazić taki wzorzec, czyli im wyżej w górach, tym frekwencja tych osobników melanistycznych może być większa. I w momencie, kiedy gdybyśmy poczynili takie regularne obserwacje, żeby sprawdzić, czy faktycznie tak jest, i gdybyśmy odkryli, że faktycznie ta frekwencja im wyżej w górach jest większa, to wtedy możemy sobie, mając taki wyraźny, powiedzmy, wzorzec tej zmienności, możemy sobie ten wzorzec zmienności nałożyć na zmienność środowiska. W przypadku gór jest to w miarę łatwe, ponieważ no, wystarczy się przejść tak naprawdę nawet na jeden dzień w Tatry. Im wyżej, tym jest chłodniej. W związku z czym, jeżeli już mamy ten wzorzec środowiska w jakiś sposób rozpoznany, to możemy dzięki temu zacząć wnioskować, co jest tak naprawdę przyczyną tej zmienności w ubarwieniu, czy jakiejkolwiek innej cechy, akurat tutaj mówię o ubarwieniu. I tak naprawdę tego typu badania są bardzo atrakcyjne, ponieważ jeżeli faktycznie jesteśmy w stanie wyekstrahować jakiś czynnik środowiska, który w ładny sposób koreluje nam ze zmiennością danej cechy, no to w tym momencie mamy bardzo fajne, że tak powiem, podłoże do wnioskowania i stawiania dalszych pytań. Oczywiście możemy sobie wyobrazić też analizę takiej zmienności w bardzo dużej skali, czyli tutaj już powiedzmy wykraczamy poza skalę jednego gatunku, natomiast zaczynamy się rozglądać, prawda, po różnych gatunkach i widzimy, to są wszystko żmijowate. Widzimy, że ta różnorodność też jest bardzo duża i oczywiście tutaj, w tym przypadku, też możemy sobie nałożyć na różnorodność ubarwienia, czy też form morfologicznych i tak dalej, środowisko, w jakim te zwierzęta żyją, ponieważ ono jest głównym czynnikiem, który kształtuje właśnie tą zmienność i to jest coś, co zauważył już Darwin. To jest taki klasyczny przykład ziem Darwina, które no, zostały nazwane od właśnie nazwiska tego odkrywcy. I Darwin zauważył, że kształt dzioba, konkretnie u tych ptaków, jest związany z rodzajem pokarmu, jaki pobierają. W związku z czym Darwin prawdopodobnie jako pierwszy nauczył nas, w jaki sposób takie obserwacje analizować. No i w przypadku tych ziem, jakby czynnikiem kształtującym zmienność dzioba był pokarm. W przypadku tej żmii, o której mówiłem, był to klimat i oczywiście, który się zmienia wraz z wysokością nad poziomem morza. I najbardziej atrakcyjnym sposobem analizowania takiej zmienności, przynajmniej w mojej opinii, są gradienty środowiskowe. Czyli, tak jak mówiłem na przykład o tych górach, to jest bardzo ładny gradient, ponieważ jest to bardzo płynne przejście od poziomu nizin do poziomu gór, gdzie te wszystkie zmienne środowiska w sposób ciągły po prostu ulegają jakimś tam zmianom. I dzięki temu, że ta zmienność środowiska ma taki ciągły charakter, no to w tym momencie analizowanie zmienności organizmów staje się o wiele bardziej informatywne. Tutaj znowu wrócę do tego przykładu gór i do takiego też bardzo wyraźnego i ładnego przykładu, w jaki sposób ten gradient temperaturowy konkretnie
wpływa na zmienność liczby gatunków. I to jest coś, co jest bardzo łatwe do zaobserwowania bez nawet jakichś konkretnych badań, a podczas zwykłej, prostej wycieczki. Im wyżej jesteśmy w górach, tym liczba gatunków zwierząt, na przykład gadów, czyli tego, co mnie głównie interesuje, znacznie spada. I tak jak na przykład jesteśmy w Bieszczadach, które to są dosyć niskimi górami, kiedy poruszamy się na etapie dolin, możemy znaleźć jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę żyworodną, padalca, zwyczajnego węża, jest to praktycznie wszystko, co występuje w Polsce. Im wyżej wchodzimy sobie na przykład na jakąś połoninę, mimo że ona nie jest wysoka, to jednak to robi robotę, tak liczba gatunków nam się zawęża i na samym szczycie na przykład takiej tarnicy spotkamy prawdopodobnie tylko jaszczurkę żyworodną, być może czasem jakąś żmiję. W Tatrach jest to jeszcze bardziej widoczne. I oczywiście tutaj, jeżeli mamy taki ładny gradient środowiskowy, jak w przypadku tych gór, no to możemy sobie w oczywisty sposób wnioskować, że przyczyną tego spadku liczby gatunków jest klimat, jaki panuje na danej wysokości. I powiedzmy takim innym podejściem jest skala geograficzna, a nie skala wysokościowa. To jest oczywiście też bardzo powszechnie, powiedzmy, stosowane podejście. Tutaj przede wszystkim o zmienności klimatu w skali geograficznej wiele do powiedzenia nie mam, ponieważ to jest dość oczywiste. I tak jak widzimy, w strefie tropikalnej temperatury są najwyższe, w strefie polarnej są one średnie temperatury najniższe, natomiast tutaj dochodzi nam jeszcze długość dnia, natężenie promieniowania UV i tak dalej. No i oczywiście na takie zmienne klimatyczne wielokrotnie próbowano nakładać jakieś cechy na przykład człowieka. I tutaj widzimy na tej mapie, to jest mapa, która przedstawia geograficzne zróżnicowanie koloru skóry u ludzi i widzimy, jak dokładnie tak naprawdę zmienność koloru skóry pasuje do zmienności klimatu. Tutaj tym czynnikiem, który w dominujący sposób kształtuje kolor skóry, nie jest temperatura, natomiast natężenie promieniowania UV, co też jest bardzo ważne, ponieważ dosyć często ten czynnik jest niestety pomijany, mimo że on jest bardzo ważny. I takie, to się ładnie nazywa reguły ekogeograficzne, mianowicie na taką bardzo dużą skalę geograficzną nakłada się jakieś zmienne ekologiczne i oczywiście w przypadku zwierząt robiono to wielokrotnie, już w XIX wieku i na przykład Bergman zaproponował taką regułę, która jest chyba dzisiaj najbardziej znana. Jest to reguła związana z wielkością organizmów. I według tej reguły, ja od razu uprzedzam, że ja bardzo nie lubię określenia reguła, ponieważ zakłada to określenie jakąś generalizację, natomiast w biologii takie generalizacje bardzo często nie działają, biorąc pod uwagę, ile mamy wyjątków od tej reguły Bergmana. Właściwie tych wyjątków jest na tyle dużo, że niektórzy zaczęli formułować odwrotne reguły Bergmana, wysokościowe reguły Bergmana itd., itd. Reguły Bergmana specyficzne dla danej grupy organizmów, dla innej nie itd., itd. Ale w ogólnym założeniu u wielu gatunków, zwłaszcza u gatunków stałocieplnych, takich jak ssaki, możemy mówić o czymś, co można nazwać regułą. I faktycznie im dalej na północ, tym organizmy stają się większe. Widać to zarówno w skali jednego gatunku, jak i w skali międzygatunkowej. Tutaj mamy przykład akurat niedźwiedzi i faktycznie największe niedźwiedzie, jakie żyją na Ziemi, to są niedźwiedzie polarne. Natomiast w przypadku takich zwierząt jak na przykład gady, które są zmienne cieplne, inaczej ektotermiczne, ta reguła też dosyć często faktycznie zachodzi, natomiast gdybyśmy popatrzyli na zmienność międzygatunkową, to największe gady obserwujemy oczywiście w strefie tropikalnej, natomiast w skali pojedynczego gatunku, czyli na przykład takiej żmijki zygzakowatej, która występuje od dalekiej północy po właściwie Bałkany, no to w przypadku takiego pojedynczego gatunku bardzo często zmienność podąża za regułą Bergmana. I na tym się zaraz skupię. Druga taka ciekawa reguła, to bardziej podaję jako ciekawostkę, reguła Allena, to jest reguła, która mówi o tym, że peryferyczne, czyli takie powiedzmy odstające części ciała są mniejsze im dalej na północ. Co jest związane z tym, że w ten sposób zwierzęta prawdopodobnie mogą ograniczać straty ciepła, jeżeli na przykład taki zając ma krótsze uszy, to zmarznie prawdopodobnie troszeczkę wolniej niż taki zając, który miałby długie uszy. Natomiast przejdźmy sobie teraz do historii życiowej. Co to właściwie są te historie życiowe? Zazwyczaj w biologii, tak jak analizuje się jakieś cechy, to są często to cechy jakieś na przykład morfologiczne, typu właśnie wielkość ciała, kształt tego ciała, kolor itd. Natomiast
historie życiowe to są też cechy, które są odziedziczalne, czyli są przekazywane z pokolenia na pokolenie, one są pod bardzo dużym wpływem środowiska. I to jest tak naprawdę cały zespół wszystkich czynności, które organizm w ciągu swojego życia wykonuje. Czyli od rozrodu, tutaj możemy analizować na przykład wiek osiągania dojrzałości płciowej, liczbę jaj, czy też młodych w miocie, poprzez tempo wzrostu, do samego rozmiaru, jakie dane zwierzę może osiągnąć i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym historie życiowe to są takie cechy, które mierzy się troszeczkę trudniej. Nie możemy sobie tutaj wziąć wyniki, przyłożyć do, prawda, żaby i powiedzieć, ile ona będzie miała tych młodych. To jest coś, co trzeba analizować w czasie, trzeba troszeczkę więcej czasu nad tym poświęcić. Ale są to też bardzo ciekawe cechy, ponieważ one też w silny sposób podlegają ewolucji. I ten wpływ środowiska na cechy historii życiowych można podzielić, tak powiedzmy, bardzo ogólnie na dwie kategorie. Z jednej strony środowisko bezpośrednio wpływa na organizm, kształtując jego fizjologię, czyli na przykład możemy sobie wyobrazić temperaturę, która wpływa na przykład na nas. Jeżeli jest zimno, to dochodzi do tak zwanej termogenezy. Wtedy tempo metabolizmu nam wzrasta, zwiększają się wydatki energetyczne, musimy czasem trochę więcej zjeść. I to jest jakby taki bezpośredni wpływ tego środowiska na organizmy, czyli poprzez kształtowanie fizjologii to się oczywiście przekłada na historię życiową również. Ponieważ jeżeli środowisko zmusza nas do zwiększenia wydatków energetycznych, na przykład na utrzymanie temperatury ciała, no to wtedy będziemy troszeczkę mieć mniej zasobów, które będziemy mogli przeznaczyć na przykład na produkcję potomstwa. W związku z czym ten bezpośredni wpływ na fizjologię oczywiście przekłada się też na wpływ na historię życiową. Natomiast chciałem powiedzieć pośrednio. Natomiast bezpośredni wpływ środowiska dotyczy przede wszystkim śmiertelności. Śmiertelność to jest coś, co jest dosyć mocno nieuchwytne i dosyć trudno się to bada. Natomiast śmiertelność jako taka, mimo że nie bezpośrednio kształtuje fizjologię, ponieważ no, jeżeli niezależnie od tego, czy powiedzmy drapieżnik może zjeść z takim samym prawdopodobieństwem zwierzę, które ma szybsze bądź wolniejsze tempo metabolizmu, nie do końca może tak jest w dużym uproszczeniu. Natomiast śmiertelność jako taka w dużej mierze kształtuje nam na przykład długość życia, czy też tempo osiągania dojrzałości płciowej. Można sobie wyobrazić sytuację, w której mamy dwie populacje. Jedna populacja jest poddana bardzo niskiej presji drapieżników, natomiast druga bardzo wysokiej. I w tej populacji z wysoką presją drapieżników większą szansę będą miały do przekazania swoich genów, będą miały osobniki, które szybko dojrzewają i szybko rosną, prawda? Ponieważ tutaj jakby przewidywana długość życia automatycznie nam spada przez to, że szansa bycia zjedzonym jest bardzo duża. W związku z czym ta śmiertelność w taki bezpośredni sposób też może kształtować historię życiową. Wróćmy sobie teraz do tego rozmiaru ciała i dojrzewania. Akurat te dwie rzeczy spróbuję omówić jakby jednocześnie, ponieważ one są ze sobą bardzo mocno związane. I do tej reguły Bergmana, może od tego zacznę. U wielu gatunków gadów, na przykład u jaszczurek, faktycznie wykazano, że im dalej na północ, tym osobniki są większe. I tutaj mówię o skali jednego gatunku, czyli o takiej skali właśnie wewnątrzgatunkowej, międzyosobniczej. I takich wyjaśnień adaptacyjnych jest całkiem sporo. Mianowicie, dlaczego na północy opłaca się być większym? Północ generalnie kojarzona jest z tym, że jest dosyć chłodno, zima trwa długo, no i trzeba sobie jakoś z tym wszystkim radzić. No więc pierwsza taka rzecz, na którą zwrócił uwagę już Bergman, co prawda w odniesieniu do ssaków i ptaków, on wtedy gadami się nie interesował, dopiero później, badacze, którzy pojawili się później, wzięli pod lupę również tą grupę zwierząt. Im osobnik jest większy, tym traci ciepło w troszeczkę wolniejszy sposób. Jest w stanie lepiej tym ciepłem sobie zagospodarować. Natomiast małe osobniki mają stratę ciepła dużo, dużo większe. No i to oczywiście jest już tak intuicyjnie korzystne w momencie, kiedy jesteśmy wystawieni na działanie niskich temperatur. I to widać też na przykład po prostu po ludziach, po nas. Mianowicie, jeżeli ktoś jest chudy i patykowaty, no to szybciej marznie po prostu w zimie niż osoba, która jest powiedzmy taka kompletnie dobrze odżywiona. W związku z czym to jest coś, co też można przełożyć na funkcjonowanie zwierząt. No to jest oczywiste po prostu. Tak to funkcjonuje, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. Natomiast inna rzecz, która już troszeczkę w mniejszy sposób nas dotyczy, dotyczy przeżywalności. Mianowicie osobniki, które są większe, które posiadają więcej zasobów, mają większą szansę na przeżycie zimy
i okresów o obniżonej dostępności pokarmu. W związku z czym takie okresy są o wiele bardziej powszechne na dużych szerokościach geograficznych, czyli na dalekiej północy na przykład. W związku z czym osobniki, które tam występują, muszą sobie z tym radzić, a jeżeli są większe, to radzą sobie z tym po prostu lepiej. W związku z czym to jest takie, powiedzmy, adaptacyjne wyjaśnienie, dlaczego wiele osobników jest większych na północy. Natomiast chciałbym zwrócić tutaj uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo teraz chciałbym przejść jakby do wyjaśnienia mechanizmu, który kształtuje tą wielkość ciała. To, że to jest adaptacyjne, no to okej, to jest jedna sprawa, natomiast jaki mechanizm za tym stoi? Jako że omawiam ektotermy, czyli organizmy zmiennocieplne, to chciałbym w paru słowach powiedzieć coś na temat tej zależności temperaturowej, która jest dla nich taka charakterystyczna. W większości podręczników biologii, na przykład w szkole średniej i ogólnie taka dostępna wiedza mówi nam, że organizmy ektotermiczne, czyli zmiennocieplne, są w 100% uzależnione od temperatury otoczenia, w związku z czym możemy sobie wyobrazić tą zależność tak jak na tym wykresie. Im jest cieplej, tym tempo metabolizmu jest u nich szybsze. Tempo metabolizmu to jest oczywiście przykład, tutaj można by podstawić jakąkolwiek inną cechę. Natomiast akurat ja tutaj powołuję się na tempo metabolizmu, bo to jest taka dosyć standardowa miara tempa procesów fizjologicznych. I taka wiedza, powiedzmy, jest intuicyjna. Natomiast niestety to nie jest prawda. Otóż zgadza się, gady są ektotermiczne, ale oznacza to mniej więcej tyle, że one nie potrafią same endogennie, czyli przy pomocy swojego organizmu, wyprodukować ciepło. To nie znaczy, że one są tak w 100% uzależnione od temperatury otoczenia, ponieważ one przy pomocy swojego zachowania mogą termoregulować. Jest to tak zwana termoregulacja behawioralna. I jeżeli jest za ciepło, no to w tym momencie u nich tempo wszystkich procesów życiowych będzie spadać. Oczywiście gady unikają takich sytuacji jak przegrzanie i starają się oscylować w tym tutaj zakresie optymalnym. Natomiast jeżeli faktycznie jest za ciepło i zwierzę nie ma możliwości termoregulacji, no to w tym momencie po prostu wszystko leci na łeb, na szyję, w dół i w pewnym momencie zwierzę zdycha. W związku z czym nie do końca jest tak, że im cieplej, tym lepiej dla tych gadów. Temperatura nie ma być za wysoka, temperatura ma być optymalna. I bardzo często to optimum to nie jest jakieś strasznie dużo, 30 czy tam ileś stopni. Przykładowo dla takiego naszego zaskońca to jest już 23-4 stopnie u niektórych osobników. W związku z czym jest to temperatura, która nie jest tak naprawdę bardzo trudna do osiągnięcia w naszych warunkach klimatycznych. Już nawet wczesną wiosną w kwietniu to się dosyć często zdarza. W związku z czym sprowadza nas to do takiego wniosku, że być może nie średnie temperatury, jakie panują w ciągu roku, w danym miesiącu czy w danym dniu, są dla tych gadów najważniejsze, ale bardziej czas ekspozycji na temperaturę, która jest optymalna. Jeżeli te temperatury średnie są bardzo wysokie, to tak naprawdę nie ma to wielkiego znaczenia, ponieważ gady nie będą z tego korzystały. One i tak będą termoregulować w dół, żeby po prostu zatrzymać się na poziomie jakiegoś optimum. W związku z czym im dłużej to optimum panuje, tym lepiej. Jeżeli ta temperatura jest dużo, dużo wyższa powyżej optymalnej, to już takiego dużego znaczenia nie ma. I tutaj tak naprawdę patrząc na taką geograficzną zmienność klimatu, warto zwrócić uwagę właśnie raczej nie na średnie temperatury, natomiast na długość okresu zimy i długość lata. Te strzałki może są nie do końca fortunne, natomiast im dalej na północ, tym zima się wydłuża, natomiast skraca nam się lato. Im dalej na południe, tym lato się nam wydłuża, a skraca nam się zima. I właśnie ta długość sezonu aktywnego jest czynnikiem, który w dużej mierze kształtuje nam wielkość ciała. W jaki sposób to się dzieje? Otóż tempo wzrostu, znów idąc intuicyjnie za tą powszechnie dostępną wiedzą, należałoby sobie wyobrażać, że wygląda to w ten sposób. Z wiekiem osobniki cały czas szybko rosną u gadów. Mówi się wręcz o tym, że one rosną przez całe życie, więc dlaczego miałoby to tak nie wyglądać? Tak też niestety nie jest. Mianowicie tempo wzrostu wygląda tak. I to doskonale widać praktycznie u wszystkich zwierząt. To widać doskonale też u ludzi. Mianowicie w wieku kilkunastu lat, kiedy człowiek dojrzewa płciowo, to jego wzrost bardzo gwałtownie spada. Tempo wzrostu bardzo gwałtownie spada. Tak samo jest też u gadów i innych zwierząt ektotermicznych. Mianowicie w pewnym momencie, kiedy zwierzę osiąga dojrzałość płciową, to wtedy tempo wzrostu tego zwierzęcia gwałtownie spada. Ono sobie tam może dalej rosnąć, ale jest to już naprawdę bardzo, bardzo powolne zjawisko.
I teraz, jak mamy informację o tym, że tempo wzrostu spada po osiągnięciu dojrzałości płciowej, że sezon, drugi sezonu aktywnego jest czymś, co w dominujący sposób kształtuje nam tempo wzrostu i tempo przebiegów procesów fizjologicznych. I jeszcze dołóżmy sobie do tego dwie rzeczy, mianowicie sezonowe okienko czasowe dla wejścia w dorosłe życie, już zaraz wytłumaczę, co to jest, oraz progowy rozmiar dla osiągnięcia dojrzałości. To sezonowe okienko czasowe, ja to tak nazwałem, idąc za autorami, którzy jakiś czas temu użyli tego określenia i którzy właściwie opisali ten model, o którym ja teraz mówię, to jest czas w ciągu sezonu, kiedy zwierzę może być aktywne reprodukcyjnie. My jako ludzie jesteśmy zdolni do reprodukcji przez cały rok, natomiast większość zwierząt ma coś takiego jak okres godowy. To jest taki krótki wycinek czasu w ciągu roku, kiedy cała aparatura fizjologiczna zwierzęcia uaktywnia się w kierunku reprodukcji. Czyli wtedy produkowane są na przykład gamety, następują jakieś zmiany hormonalne i tak dalej. I to jest też moment, kiedy zwierzę może wejść w ten etap bycia zwierzęciem dojrzałym płciowym. W związku z czym, jeżeli zwierzę w danym roku swojego życia osiągnie etap rozwoju organizmu pozwalający na bycie aktywnym reprodukcyjnym, i jeżeli zdarzy się to przed okresem godowym, no to w tym momencie ten okres właśnie godowy będzie tym momentem, w którym zwierzę stanie się dojrzałe płciowo. I to jest właśnie ten progowy rozmiar dla osiągnięcia dojrzałości płciowej. Mianowicie nie wystarczy osiągnąć pewien wiek, żeby stać się dojrzałym płciowo, trzeba osiągnąć pewien stopień rozwoju organizmu. W związku z czym można to oczywiście zmierzyć u zwierząt, mierząc ich wielkość ciała. I teraz, biorąc to wszystko do kupy, wyobraźmy sobie takie dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz to jaszczurka na północy, drugi to jaszczurka na południu, więc scenariusze są bardzo proste. I wyglądają one tak. Zaraz sobie wyjaśnimy, która linia dotyczy którego scenariusza. Ale przeanalizujmy sobie obie te linie, zanim sobie odpowiemy na pytanie, która jaszczurka jest na północy, a która jest na południu. Weźmy najpierw może tutaj tą dolną linię. Nie mam żadnego innego wskaźnika niż kursor, więc będę pokazywał wszystko kursorem myszy. Otóż mamy jaszczurkę, która się w pewnym momencie rodzi i ona sobie rośnie z jakimś tam tempem, dosyć szybkim. I już po pierwszym roku jest ona na tyle duża, że to tempo wzrostu gwałtownie maleje. Oznacza to tyle, że już po pierwszym roku jaszczurka osiągnęła rozmiar ciała, dzięki któremu mogła stać się dojrzała płciowo. W związku z czym po tym pierwszym roku faktycznie osiągnęła rozmiar przed okresem godowym, pozwalający na wejście w tą dojrzałość, i po tym pierwszym roku jej tempo wzrostu gwałtownie zmalało. W związku z czym tutaj możemy podejrzewać, że ta dolna linia przedstawia nam jaszczurkę, która występuje na południu. Natomiast ta górna linia, jeżeli się jej przyjdziemy, to widzimy, że ta jaszczurka sobie rośnie. Ona sobie rośnie, rośnie, rośnie. I powiedzmy, ten rozmiar ciała, który ta jaszczurka poprzednia, czyli może, żeby było łatwiej, od razu przejdę już tutaj do powiedzmy efektów. Ten rozmiar ciała, który jaszczurka poprzednia, czyli ta mniejsza, pozwalający na wejście w dojrzałość płciową, ona osiągnęła po pierwszym roku, natomiast ta druga jaszczurka, ten rozmiar ciała osiągnęła po drugim roku i prawdopodobnie stało się to już po tym, kiedy miał miejsce okres godowy, zazwyczaj wczesną wiosną, i przez to, że jakby rozminęła się z tym okresem godowym, no to mogła pozwolić sobie na kontynuowanie szybkiego wzrostu aż do następnego roku. W związku z czym to szybkie tempo wzrostu u niej miało miejsce troszeczkę dłużej, przez trochę dłuższy okres czasu, dzięki czemu ta jaszczurka mogła wykształcić ostatecznie większe rozmiary ciała. Innymi słowy, na północy zwierzęta, przez to, że ten okres aktywności jest skrócony, w późniejszym wieku osiągają dojrzałość płciową, ponieważ w późniejszym wieku te gatunki, te osobniki osiągają rozmiar ciała, który umożliwia im wejście w dojrzałość płciową. I przez to, że one bardzo często mijają się z tym swoim pierwszym okresem godowym i bardzo często ten rozmiar ciała, który umożliwia wejście w dorosłe życie, jest osiągany już
na etapie późnego, powiedzmy, lata, no to w tym momencie ta jaszczurka do końca danego sezonu może sobie szybko rosnąć. W efekcie ten wzrost zostaje zahamowany wtedy, kiedy jaszczurka jest dosyć duża i przez to te gatunki, które żyją na północy, czyli tam, gdzie okresy aktywności są krótkie i przez co dojrzałość i tempo wzrostu się troszeczkę rozmijają, no to te jaszczurki mogą osiągać większe rozmiary ciała. Nie wiem, na ile w jasny sposób udało mi się to wyjaśnić, ale faktycznie ten wzorzec został potwierdzony u wielu gatunków. To są tylko takie dwa przykładowe, które tutaj podałem. To jest jaszczurka żyworodna, to akurat są badania mojej koleżanki. Faktycznie te zwierzęta w wyraźny sposób tempo wzrostu i wielkość ciała bardzo mocno koreluje z długością sezonu aktywnego, nie z temperaturą średnią, jaka jest osiągana w danym sezonie. Natomiast ten drugi osobnik to jest taka jaszczurka, która występuje w Stanach z Cerepolus. I to jest jaszczurka, która została przebadana przez tutaj dwóch autorów, Adolfa i Portera, i to są właśnie autorzy, którzy zaproponowali ten model, o którym właśnie Państwu opowiedziałem. W związku z czym to jest takie, powiedzmy, mechanistyczne podejście do tego, w jaki sposób klimat kształtuje nam zmienność wielkości ciała oraz wieku dojrzewania. Natomiast druga rzecz, do której chciałbym przejść, to jest długość życia. I podejrzewam, że wszyscy, albo prawie wszyscy oglądali Seks Misję. No i główni bohaterowie w tym filmie wchodzą sobie na samym początku do takiej komory bardzo zimnej, hibernacyjnej i w tej komorze hibernują sobie przez kilkadziesiąt lat. I po tych kilkudziesięciu latach, kiedy wychodzą z tej komory, no właściwie w ogóle się nie starzeją przez ten czas, w związku z czym wyglądają dokładnie jak w momencie wejścia w stan hibernacji. Jeżeli sobie obejrzymy obcego, tam ten przykład jest jeszcze bardziej ekstremalny, ponieważ główna bohaterka pomiędzy pierwszym filmem a drugim filmem spędziła 80 lat w takiej kapsule służącej do hibernacji. Po tych 80 latach, chyba 80, nie jestem pewien, wyszła sobie z tej kapsuły w ogóle niezmieniona. No i ta hibernacja, czyli okres tak naprawdę zimy, który na północy jest o wiele dłuższy, na południu jest o wiele krótszy, już od bardzo długiego czasu jest uważana za coś, co może spowalniać procesy starzenia, przez co może wydłużyć życie. No, my jako ludzie niestety nie jesteśmy w stanie hibernować. Natomiast to założenie zostało przetestowane na przykład u ssaków. No i niestety to jest ten moment, w którym muszę się powołać na ssaki. Zostało przetestowane u ssaków bardzo ciekawe badania, które się okazały nie tak dawno temu, które polegały tak naprawdę na analizie danych literaturowych. Mianowicie ssaki jako zwierzęta endotermiczne, czyli stałocieplne, nie muszą hibernować. Gady nie mają innego wyjścia. Ssaki mogą hibernować, ale nie muszą. I część gatunków wyewoluowała w kierunku hibernacji. Obrała sobie tą strategię jako taką dominującą, natomiast część nie. I to widać też na przykład w Polsce. W zimie część drobnych ssaków hibernuje na przykład, nie wiem, popielnicę, natomiast niektóre ssaki drobne nie hibernują, wtedy bardzo dużo pobierają pokarmu i tak dalej, i tak dalej. Jest to dla nich trudny okres, ale one po prostu nie hibernują. I te badania polegały tak naprawdę na zebraniu z dostępnej literatury danych dotyczących przeżywalności, długości życia i śmiertelności gatunków hibernujących i niehibernujących, żyjących w strefie umiarkowanej. W związku z czym mieliśmy obok siebie gatunki hibernujące i kontrole, czyli te gatunki, które nie hibernują. Jakby zebranie tego wszystkiego do kupy pokazało między innymi, że śmiertelność wyrażona w skali powiedzmy miesiąca jest, tu akurat na tym wykresie jest przeżywalność. Przeżywalność jest znacznie większa w czasie sezonu zimowego niż w czasie sezonu aktywnego. Jest to związane z tym, że takie zwierzęta, które sobie hibernują, nie są eksponowane na ataki drapieżników. W związku z czym, jeżeli taka mysz, czy jakiś tam inny, ja się przepraszam, nie znam na drobnych ssakach, więc czasem mogę rzucić jakąś nieadekwatną nazwę. Taki drobny ssak, jeżeli sobie hibernuje, siedzi gdzieś schowany w jakiejś noży, dziurze i tak dalej, i wtedy jakikolwiek drapieżnik chciałby go znaleźć, no to nie ma takiej szansy. Natomiast wszystkie inne zwierzęta, które pozostają aktywne, stają się automatycznie o wiele bardziej eksponowane na ataki drapieżników, które wtedy działają o wiele aktywniej ze względu na to, że dostępność pokarmu w zimie spada. W związku z czym przeżywalność tych gatunków hibernujących jest znacznie większa, co przekłada się właśnie na tą długość życia, o której teraz mówię. I to jest ten bezpośredni wpływ środowiska, o którym mówiłem na samym początku, czyli wpływ środowiska funkcjonujący poprzez śmiertelność. Tak. Natomiast druga rzecz, która wychodzi jakby
od tych filmów, o których mówiłem, mianowicie samo starzenie. Nie tyle śmiertelność i szansa przeżycia, ile jeszcze kwestie związane ze starzeniem. Mianowicie w tych filmach, no, mimo że to takie kompletne science fiction, ale nie do końca jest to tak bardzo oderwane od rzeczywistości, mianowicie faktycznie w trakcie hibernacji organizm się starzeje bardzo, bardzo powoli. Natomiast zanim sobie przejdziemy już do efektów tego spowolnionego starzenia, to warto byłoby się zastanowić, w jaki sposób właściwie dochodzi do tego, że organizmy się starzeją, że się zużywają. Niestety nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, choćbyśmy nie wiem jak bardzo się starali, możemy się super zdrowo odżywiać i tak dalej, starzeć się zawsze będziemy. I będziemy się starzeć właśnie dlatego, że żyjemy. Mianowicie, kiedy oddychamy, jest to proces absolutnie niezbędny do życia, nie polecam z niego rezygnować, pobieramy tlen. Tlen jest poprzez erytrocyty transportowany do wszystkich komórek w organizmie i w tych komórkach, w mitochondriach, dochodzi do fosforylacji oksydacyjnej. Jest to proces, który prowadzi do wytworzenia ATP, czyli takiego uniwersalnego nośnika energii. To jest jakby główna funkcja tego naszego oddychania. Podczas oddychania niestety nie wszystko zachodzi tak, jak powinno. I część procesów, które zachodzą w naszym organizmie, ma pewne wady, powstają jakieś produkty uboczne, niestety. I produktem ubocznym oddychania komórkowego jest powstawanie reaktywnych form tlenu, inaczej wolnych rodników. To są takie cząsteczki, które bardzo szybko i bardzo gwałtownie oddziałują na wszystkie nasze struktury biologiczne, mianowicie prowadzą do powstawania uszkodzeń. I oczywiście organizmy próbują z tym walczyć poprzez produkcję antyoksydantów, pobieranie antyoksydantów ze środowiska, na przykład z pokarmem i tak dalej, natomiast nie jest to nigdy oczywiście w 100% wystarczające i zawsze jakieś uszkodzenia się będą pojawiać. No i oczywiście akumulacja tych uszkodzeń w czasie prowadzi do tego, że jest większa szansa, że na przykład, nie wiem, jakaś komórka nam się zmutuje i wtedy możemy dostać raka, może się rozwinąć jakiś nowotwór. Po prostu ten nasz organizm zaczyna rdzewieć i się rozpadać. To jest oczywiście proces długotrwały, ponieważ no, żyjemy kilkadziesiąt lat, w związku z czym przez te kilkadziesiąt lat te uszkodzenia się nam nagromadzają, ale jest to jakby coś, co jest zupełnie nieuniknione. No i teraz popatrzmy sobie, co się dzieje u takich zwierząt, które hibernują. Mianowicie tempo metabolizmu, czyli tempo procesów fizjologicznych, jest mierzone zazwyczaj jako tempo pobierania tlenu, tempo zużycia tlenu, tempo pobierania tlenu, tempo konsumpcji tlenu, czyli w bezpośredni sposób informuje nas o tym, ile my tego tlenu zużywamy, a zatem można w jakiś sposób na podstawie tego tempa metabolizmu wnioskować o tym, jak szybko my będziemy sobie ten stres oksydacyjny w organizmie generować. No i w momencie, kiedy zwierzę wchodzi w stan hibernacji, dochodzi do tak zwanej depresji metabolicznej. To jest moment, w którym aktywność fizjologiczna spada do naprawdę drastycznie niskiego poziomu, do tego stopnia, że zwierzęta, które hibernują, mogą się czasem wydawać, jakby były niemalże martwe. Ich zapotrzebowanie na tlen jest wtedy naprawdę ekstremalnie niskie, do tego stopnia, że gatunki oddychające powietrzem atmosferycznym, na przykład żółwie, są w stanie bez problemu hibernować pod wodą i w zupełności wystarcza im ten tlen, który jest zgromadzony w wodzie i który może być pobierany poprzez skórę. Mimo że to oddychanie skórne u takich gatunków jest naprawdę na bardzo, bardzo niskim poziomie, ale ten bardzo, bardzo niski poziom zupełnie im wystarcza. Tempo bicia serca spada nieraz do 2 uderzeń na minutę, u niektórych gatunków jest to jeszcze wolniej, w związku z czym naprawdę jest to okres, kiedy tempo procesów fizjologicznych tam bardzo mocno spada w dół, znaczy na mnie akurat niestety, w związku z czym organizm wtedy się po prostu nie zużywa w tak szybkim tempie, jak w czasie, kiedy jesteśmy aktywni. Co prawda okres wybudzenia tutaj pomiędzy hibernacją a ponownym wejściem w aktywność jest bardzo kosztowny, ponieważ wtedy te tkanki, które są takie, powiedzmy, uśpione tego tlenu, jest tam bardzo mało, ponieważ no, zapotrzebowanie jest małe, dostępność też jest często mała, doznają takiego gwałtownego zastrzyku tlenu. I wtedy faktycznie ryzyko powstania uszkodzeń w wyniku podwyższonej produkcji wolnych rodników jest duże, ale organizmy sobie z tym świetnie radzą, ponieważ tuż po wejściu w stan hibernacji poziom antyoksydantów bardzo gwałtownie wzrasta. W związku z czym zwierzęta, zarówno ektotermy, jak i endotermy, są przystosowane do tego wybudzania poprzez bardzo intensywne podnoszenie poziomu antyoksydantów. Jest to tak zwane właśnie przygotowanie do tego zastrzyku tlenowego. W związku z czym to wybudzenie summa summarum nie musi być aż takie bardzo szkodliwe. Ono potencjalnie może być, więc zwierzę, które kiepsko się przygotuje do tej hibernacji,
nie zdąży zgromadzić odpowiednich zasobów, żeby sobie te antyoksydanty potem wyprodukować, może mieć problem, ale takie zwykłe, zdrowe zwierzątko powinno sobie z tym bez problemu poradzić. No i teraz, jeżeli sobie porównamy populacje północne i południowe, no to faktycznie widzimy, że ten czas hibernacji jest bardzo mocno zróżnicowany. I tak na przykład nasza żmija zakopata na dalekiej północy może hibernować nawet 8 miesięcy. To może być czasem nawet jeszcze więcej. Natomiast na południowych krańcach zasięgu to mogą być raptem 2 miesiące, 3 miesiące. W związku z czym ta różnica jest naprawdę bardzo, bardzo duża. A to się oczywiście przekłada na to, w jak szybkim tempie organizm tej żmiji się zużywa. No i tutaj, przepraszam, mamy jakby takie wszelkie przesłanki co do tego, żeby wnioskować o tym, że hibernujące organizmy będą starzeć się wolniej. I faktycznie odpowiedź brzmi tak, owszem, starzeją się wolniej. I niestety tutaj znowu z odpowiedzią przyszły nam chomiki, a nie jakieś ciekawsze zwierzęta. Badania tego samego zespołu, o którym wspomniałem wcześniej, bardzo proste. I to jest jakby taka najfajniejsza rzecz w tych całych badaniach, że one są naprawdę bardzo proste, przez to są bardzo proste w interpretacji. Eksperymentalne wykazały, że chomiki, które częściej lub dłużej, sumarycznie, ten czas jest dłuższy, wchodzą w stan torporu, zaraz wyjaśnię co chodzi, wykazują wolniejsze tempo skracania telomer. Torpor to jest takie zjawisko, które jest bardzo często używane zamiennie z hibernacją. Mianowicie te zwierzęta, które hibernują w czasie zimy, czyli na przykład te chomiki dżungarskie, one tak naprawdę nie są przez cały czas w takim zupełnym uśpieniu. One mają takie momenty, że sobie śpią i to jest właśnie tak zwany torpor. Jest jakiś tam czas pomiędzy, kiedy one sobie mogą coś tam zjeść albo wypić trochę wody i potem znowu wchodzą w ten torpor. Czyli jakby sumaryczny czas tego snu w czasie okresu hibernacji w bezpośredni sposób przekłada się na tempo skracania telomerów. Tempo skracania telomerów to jest taka biologiczna miara starzenia, ponieważ telomery, czyli zakończenia chromosomów, skracają się wraz z postępującą proliferacją komórek, czyli z postępującym dzieleniem się komórek, a cały czas, prawda, w toku naszego życia te komórki się dzielą. W związku z czym jest to coś, co można uznać za taką miarę starzenia się. I faktycznie badania, które prowadzono na innych gatunkach zwierząt, na przykład na ptakach, pokazują, że tempo skracania telomerów jest znacznie wyższe u gatunków, które żyją krótko. To są badania na przykład na ptakach, przeprowadzone w bardzo podobny sposób, taki metaanalityczny, na zasadzie analizy danych dostępnych w literaturze. I badania eksperymentalne na tych chomikach potwierdziły to w jednoznaczny sposób. Mianowicie hibernacja spowalnia procesy starzenia. Niestety, jeżeli chodzi o to pytanie, czy długość hibernacji wpływa na długość życia, tutaj już jest niestety drobny problem, mianowicie tego jeszcze nikt nie badał. Wiemy, że hibernacja sama w sobie wydłuża nam to życie, spowalnia procesy starzenia i tak dalej. Natomiast czy długość hibernacji? No intuicyjnie tak. Niestety takich danych jeszcze nie ma. One, że tak powiem, są w trakcie zbierania, ale tak taki szybki przegląd literatury, który ostatnio zrobiłem, dotyczący naszej jaszczurki zwinki, żeby nie być gołosłownym, pokazuje, że prawdopodobnie faktycznie ta długość hibernacji ma znaczenie. Nie tylko sama hibernacja, ale również jej długość. I tak przeglądając literaturę, to jest powiedzmy wstępny efekt tego przeglądu, widzimy, że te osobniki, które występują tutaj w Skandynawii, czyli populacje północne, średnio żyją około 8 lat i tutaj jaką miarę podaje średnią długość życia, nie maksymalną. Natomiast te osobniki, które występują w południowej części swojego zasięgu, czyli na przykład we Włoszech, dożywają raptem 3-4 lat. Pomiędzy mamy tam kilka, 5, 6, 7, 8 lat. Tutaj badania Reitberga i Smiryny z Kaukazu wykazały, że wysoko w górach te jaszczurki żyją dłużej niż te populacje, które występują na nizinach. W związku z czym tutaj też możemy oczekiwać, że jest to dokładnie ten sam efekt, ponieważ im wyżej w góry, tym ten okres hibernacji się nam wydłuża, ze względu na to, że im wyżej, tym chłodniej. Więc mamy jakieś przesłanki co do tego, żeby sądzić, że nie tylko sama hibernacja, ale również jej długość ma bardzo duży wpływ na długość życia.